tym odcinku pokażemy, jak można przeprowadzić interaktywne szkolenie online za pomocą Skype dla firm. Załóżmy, że zaproszenie zostało rozesłane do wszystkich uczestników. Zanim szkolenie się rozpocznie, organizator spotkania może sprawdzić, kto potwierdził swoją obecność. Przejdź do kalendarza programu Outlook. Otwórz termin w kalendarzu odpowiadający Twojemu szkoleniu, a następnie wybierz opcję Śledzenie. Teraz wiesz, ilu uczestników możesz spodziewać się na szkoleniu. Czas się przygotować i wgrać materiały szkoleniowe. W tym celu dołącz do spotkania na kilka minut przed planowanym rozpoczęciem. Możesz to zrobić w tradycyjny sposób z poziomu kalendarza programu Outlook lub bezpośrednio z poziomu aplikacji Skype dla firm, wybierając przycisk Spotkania i dwukrotnie klikając na właściwą pozycję. Po dołączeniu warto wyciszyć swój mikrofon. Wgraj teraz materiały szkoleniowe. Kliknij na ikonę monitora, a następnie wybierz opcję Dodaj załączniki i zlokalizuj plik na Twoim komputerze lub na dysku OneDrive dla firm. Plik wgrywa się do spotkania, Ty możesz w tym czasie ustawić uprawnienia. Kliknij na uprawnienia i wybierz, kto może pobrać ten załącznik. Gotowe. Teraz przygotuj sobie prezentację, którą będziesz chciał wyświetlać. Kliknij ponownie na ikonę monitora i wybierz opcję Prezentuj pliki programu PowerPoint. Następnie zlokalizuj prezentację na Twoim komputerze. Prezentację najlepiej pozostawić otwartą na tytułowym slajdzie. Gdy zbliża się planowany czas rozpoczęcia szkolenia, zobaczysz zwiększającą się liczbę uczestników w lewym górnym rogu okna programu Skype dla firm. Zaproszone osoby, które z różnych przyczyn nie mogą dołączyć do szkolenia online, będą mogły odtworzyć jego przebieg w późniejszym terminie dzięki możliwości nagrywania spotkań w programie Skype dla firm. Wystarczy, że organizator spotkania nagra szkolenie i udostępni je na przykład na dysku wirtualnym OneDrive dla firm lub na witrynie SharePoint. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz więcej opcji klikając na trzy kropek w prawym dolnym rogu okna spotkania Skype, a następnie wybierz Rozpocznij nagrywanie. Informacja o rozpoczęciu nagrywania wyświetli się wszystkim uczestnikom szkolenia. Możesz teraz zacząć szkolenie. Zanim zaczniesz, pamiętaj, aby włączyć ponownie swój mikrofon. Prezentacja PowerPoint jest już otwarta. Jako prezenter możesz zmieniać slajdy używając strzałek. Z dostępnych opcji można również włączyć podgląd miniatur następnych slajdów, a także notatki. W trakcie prezentowania istnieje również możliwość dodawania adnotacji. Możesz w szczególny sposób wyróżnić wybrany fragment na slajdzie, dopisać coś, dorysować, czy po prostu skorzystać z opcji wskaźnika laserowego. Już na początku szkolenia warto zachęcić uczestników do zadawania pytań poprzez wiadomości błyskawiczne. Aby mieć podgląd na zadawane pytania i komentarze, kliknij na przycisk Wiadomości błyskawiczne. Jest to bardzo wygodna forma zadawania pytań, bo nie wprowadza chaosu podczas szkolenia. To osoba prowadząca decyduje, kiedy przerwie szkolenie, żeby odpowiedzieć na dane pytanie. Jeśli chcesz udzielić głosu wybranej osobie, kliknij przycisk Otwórz listę uczestników i przy danej osobie odznacz opcję wyciszenia. Z tego miejsca zawsze możesz ponownie wyciszyć uczestników. Konferencje w Skype dla firm to nie tylko możliwość prowadzenia prezentacji online. Klikając na ikonę monitor, widzisz dużo więcej opcji, które możesz wykorzystać. Takie jak prezentowanie całego pulpitu, prezentowanie programów takich jak Word, Excel, OneNote, ale nie tylko. Możesz uczestnikom szkolenia zaprezentować dowolnie otwarty program, na przykład Internet Explorer, w celu pokazania stron www, na których znajdą więcej informacji. Wracając ponownie do ikony monitora, pod hasłem Więcej, znajdziesz dodatkowe opcje szczególnie przydatne podczas prowadzenia szkolenia, takie jak tablica, ankieta czy opcja zadawania pytań i odpowiedzi. Pokażemy, jak działają dwie pierwsze. Kliknij Tablica. Pokaże Ci się biały, interaktywny ekran, na którym możesz zobrazować dowolne treści. Skype dla firm współpracuje z ekranami dotykowymi, co oznacza, że możesz rysować po tablicy zarówno myszką, rysikiem czy po prostu palcem. Wybierając więcej opcji, możesz zapisać tablicę i rozesłać ją do uczestników spotkania. Przechodząc do udostępniania innych treści, tablica automatycznie zostanie zapisana w zawartości przeznaczonej do prezentacji. W zależności od nadanych uprawnień, może być dostępna do pobrania. Druga, bardzo przydatna opcja to możliwość przeprowadzenia ankiety podczas szkolenia. Ankietę możesz przygotować przed spotkaniem lub w trakcie szkolenia, na przykład podczas zaplanowanej przerwy. Wybierz ponownie ikonę monitora, Więcej,
i kliknij przycisk Ankieta. Następnie wprowadź nazwę ankiety, treść pytania i możliwe odpowiedzi. Po zakończeniu kliknij Utwórz. Ankieta automatycznie wyświetli się pozostałym uczestnikom, a jej wyniki domyślnie zostaną ukryte przed uczestnikami. Klikając na przycisk działania ankiety, możesz zmienić jej ustawienia, zamknąć ankietę lub zapisać jej wyniki. Jeśli przygotujesz ankietę przed rozpoczęciem szkolenia, będzie dostępna w zawartości przeznaczonej do prezentacji i będziesz ją mógł uruchomić w dowolnym momencie. Po zakończeniu szkolenia pamiętaj zatrzymać nagrywanie, klikając na trzy kropek i wybierając Zatrzymaj nagrywanie. W tle uruchomi się wówczas menadżer nagrywania programu Skype dla firm i przygotuje plik z nagraniem z Twojego szkolenia. Gdzie znaleźć plik z nagraniem? Kliknij ponownie na trzy kropek i wybierz opcję Zarządzaj nagraniami. Dla przypomnienia, wszystkie materiały ze szkolenia możesz pobrać klikając na ikonę monitora, wybierając Zarządzaj zawartością do prezentowania i z menu Więcej zapisz jako i gotowe.